Cześć kochani, spójrzcie, dzisiaj znowu jesteśmy z gościną u minionków. Ciekawe co takiego dzisiaj dla nas przygotowali. Tylko się dobrze rozejrzyjcie. Coś wydaje mi się, że jest troszkę pusto w tym pomieszczeniu. Może nam wytłumaczą czemu tak jest? To jak? Powiecie nam? Jeśli chcecie się również tego dowiedzieć, pamiętajcie by zostawić łapki w górę. Więc pytacie się, czemu jest pusto? No jak to czemu? Przecież są wakacje. Czas się pakować i wyruszyć w podróż. W końcu każdemu się należą wakacje po całym roku. Wszyscy ciężko pracowali, dlatego najwyższy czas wyjąć walizki, wszystkie fajne pomysły też spakować i ruszyć przed siebie. Gru też lubi podróżować i opowiada nam o wielu różnych miejscach, dlatego postanowiliśmy odwiedzić niektóre z nich, dlatego właśnie jest tu tak pusto. O, ty tu gadu, a przecież musimy skończyć pakowanie. Jesteśmy jeszcze w proszku. Jak najszybciej musimy zabrać swoje rzeczy. Nie możemy przegapić naszego pojazdu. W końcu to nie od nas zależy. Czekaj, wiesz co? Przyszedłem do ciebie tak naprawdę z jedną ważną sprawą, ale teraz sobie nie mogę przypomnieć, o co chodziło. Może jakaś podpowiedź? Weź mi zarzuć jakiś temat, to może wtedy wiesz. Natchniesz mnie i sobie to przypomnę. A skąd ja mam wiedzieć, co takiego ty sobie wymyśliłeś? Przecież to ty do mnie przyszedłeś z jakąś ważną sprawą, a musiało to być ważne, skoro przerwałeś pakowanie. Więc może to coś z wyjazdem właśnie związanego, co? W sensie z odjazdem, że bilety spakowałem, jakby co, więc o to się nie musisz martwić, ale o resztę, no to już sama nie wiem. To o to chodziło? Nie przyszedłem do ciebie w sprawie biletów. O to też już zadbałem wcześniej. Wydaje mi się, że chodziło mi o coś innego. Już wiem, już sobie przypomniałem. To chodziło mi o dom, właśnie. No bo skoro nas nie będzie, ktoś tu musi zostać. Poczekaj. Czy to oznacza, że chcesz mnie tu zostawić? Czy jednak ja nie jadę na wycieczkę? No nie, przecież pracowałem cały rok. Ja chcę tam jechać. I taka była umowa. No, ja się nawet spakowałem. Nie możesz teraz powiedzieć, że ja nie mogę jechać. Przecież to miał być nasz wspólny wypad. Tak długo go planowaliśmy. A ty teraz mi mówisz, że tak być nie może? No ale jak to? Nie, no co ty, nie panikuj. Nie chodzi nawet o ciebie. Chodzi o to, że ktoś musi zostać w domu i go pilnować. Alarm może być niewystarczający, więc musimy poprosić kogoś o pomoc. Masz jakiś pomysł, kto mógłby tak co jakiś czas sprawdzać, czy wszystko w domu w porządku? To byłoby bardzo przydatne, a ja byłbym spokojniejszy. Ach, to o to chodzi! A ja byłem przekonany, że chcesz jechać na te wakacje beze mnie. Co za ulga! No dobrze, w takim razie muszę pomyśleć. Smerfy są bardzo zajęte, bo mają jakieś święto lata. Poza tym inne minionki pomagają teraz Gru, więc hej! Chyba znam kogoś, kto może nam pomóc. Musimy się tylko z nim jak najszybciej skontaktować. Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Jakoś nie jestem tak na 100% przekonany, że to wypali. No bo to jednak trochę niebezpieczne. Nie niebezpieczne. Dzięki temu będziemy wiedzieć, co się dzieje w naszym domu, a przy okazji nikt nie będzie musiał zaglądać do środka. No i oczywiście, skoro każdy będzie go widział, w sensie nasz domek, no to na pewno nikt się tutaj nie zakradnie. No gdzie on jest? Jak długo można czekać? Mam nadzieję, że jednak się nie rozmyślił. No, zaraz zobaczymy. Muszę chyba jeszcze chwilkę poczekać. Tak będzie najlepiej. No w końcu każdy może czasem się spóźnić.
Już jestem. Witaj. Słyszałem, że potrzebujesz mojej pomocy. Powiedz tylko, co mogę dla was zrobić. Mam nadzieję, że jednak będę mógł pomóc. No bo nie chcę niczego obiecywać na zapas. Ale jeżeli chodzi o jakąś małą przysługę, to oczywiście możecie na mnie liczyć. Więc śmiało, co takiego się stało? Ach, Tomku, cieszę się, że jednak przyjechałeś. Już myślałem, że jednak coś cię wypadło, ale to dobrze. No bo widzisz, wyjeżdżamy na wakacje i nie chcemy zostawić naszego domu tak bez opieki, o, tak bym to nazwał. I sobie pomyślałem, że skoro i tak tędy będziesz tutaj sobie jeździł, to może czasem byś, wiesz, trochę rozszerzył swoją trasę i podjechał do nas zobaczyć, czy wszystko w porządku. Nawet nie musisz do środka zaglądać. Chodzi o to, żeby po prostu czuwać, czy na pewno nikt cię nie włamał. Ależ oczywiście, to będzie dla mnie zaszczyt. A jak już wspomniałeś, i tak będę jeździł w tej okolicy, więc nie jest to żaden problem. A taka sąsiedzka pomoc jest zawsze mile widziana, więc nawet się nie martw. Oczywiście, jeśli cokolwiek by mnie zaniepokoiło, od razu dam wam znać. Tylko pamiętajcie, by zostawić wasze namiary, no bo w sumie zawsze mogę do was pojechać, ale no, prościej będzie jakoś inaczej się skontaktować. Ale na mnie możecie liczyć, przede wszystkim o to chodzi. To wspaniale, dziękuję ci za pomoc. Oczywiście wynagrodzę to, jak tylko będę mógł, przy okazji jakiejś, albo po prostu kiedy ty będziesz najbardziej nas potrzebował. W takim razie my możemy dalej planować nasz wyjazd, a w sumie tak naprawdę dokończyć pakowanie i już się zbierać. A tobie zostawiamy do pilnowania nasz domek. A Tomku, co my byśmy bez ciebie zrobili? Na pewno byście jechali bardziej zestresowani na te wakacje. No, to pewnie też. A tak możemy spokojnie dalej ruszać w podróż. No to teraz możemy zadbać tylko o jakieś szczegóły i w drogę! A wy, kochani, wybieracie się gdzieś na wakacje? Jeśli tak, to dajcie nam o tym znać w komentarzu. Może się nawet gdzieś spotkamy. A jeżeli nie, to zawsze widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa, pa!